Mamy skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. W sytuacji, gdyby sygnalizacja była wyłączona, mamy tutaj łamane pierwszeństwo, jadąc od Załęża, od DTS-ki do autostrady A4 w kierunku Krakowa. I sumując, sygnalizacja świetlna plus łamane pierwszeństwo nie oznacza to, że mam komukolwiek ustępować pierwszeństwo. Ja jadę prosto i nie ma tutaj znaczenia, że mamy sygnalizator kierunkowy, ale jadę pierwszy. Gdyby był sygnalizator ogólny, również to skręcający w lewo na zielonym świetle, musieliby mi ustępować. To sygnalizacja w tym momencie reguluje pierwszeństwo przejazdu, nie znaki. Pamiętajmy o tym.